Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Czop, wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia dzieci i młodzieży. To kolejny rok przygody z ogólnopolskim programem Akademii Młodych Orłów. Dzisiaj gościmy w Międzyrzeczu, gdzie AMO Międzyrzecz gości dwie reprezentacje, reprezentację AMO Zielonej Góry, jak widzimy, i reprezentację AMO Poznania. Sam projekt AMO w założeniu miał krzewienie, między innymi krzewienie kultury fizycznej, ale również zachęcenie coraz większej liczby dzieci. Mówiąc o dzieciach, mówimy o chłopcach i dziewczynkach do uprawiania piłki nożnej. Jak widzimy, po dzisiejszym turnieju spełnia te swoje kryteria. My, patrząc z perspektywy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ ruszył drugi projekt AMO w województwie lubuskim, czyli AMO Zielona Góra. To jest nasz nowy narybek, ale żeby to się stało, musieliśmy pokazać, że jako województwo spełniamy wszelkie kryteria oczekiwania Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. I AMO Międzyrzecz, czyli ten pierwszy projekt, który ukazał się w województwie lubuskim, spełnił te oczekiwania. Zostaliśmy naprawdę wysoce ocenieni przez władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, przez zarządzających programem Akademii Młodych Orłów. I ma to odzwierciedlenie właśnie w tym, że dzisiaj Polski Związek Piłki Nożnej zaprosił nas ponownie do udziału w AMO, które założyliśmy przy współudziale samorządu zielonogórskiego właśnie w Zielonej Górze. Co mnie cieszy? Cieszy mnie przede wszystkim też, oprócz tego, że mamy sporą grupę dzieci i młodzieży, dziewczynek, chłopców, to cieszy mnie również to, że dzięki temu programowi podnosimy kwalifikacje naszych trenerów. Przy AMO, przy konsultacjach, przy wizytach w PZPN-ie nasi trenerzy mogą też podnosić swoje kwalifikacje, co jest bardzo ważnym elementem, jeżeli mówimy o szkoleniu dzieci, żeby do tych dzieci kierować naprawdę profesjonalnych trenerów. Niemałą rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice i to można było zauważyć dzisiaj, że mamy troszkę inne czasy. Dzisiaj rodzice się naprawdę mocno angażują w sport swoich dzieci i to cieszy, ponieważ jest to traktowane też, pomimo tego, że jest to zabawa, bo taki jest cel tego wszystkiego, to jest to robione profesjonalnie od strony organizacyjnej, od strony zaangażowania się dzieci i właśnie rodziców, co bardzo cieszy. A patrząc chociażby przez pryzmat naszego pierwszego AMO, jakim był Międzyrzecz, można zauważyć dzisiaj wśród tych dzieciaków, które widziałem jeszcze parę lat temu, kiedy AMO ruszało, że miały problemy chociażby z koordynacją ruchową. Dzisiaj te dzieci są naprawdę nie do poznania. Nie mówimy o tym, że każdy z nich będzie Lewandowskim, Piszczkiem czy Błaszczykowskim, ale chodzi nam o to, że być może wśród nich jest taki rodzynek i będziemy się z tego cieszyć. Natomiast patrzymy przede wszystkim też na rozwój tych dzieci, młodzieży, które mam nadzieję, że zasilą też nasze kluby z lubuskiego województwa, a być może z ościennych województw, gdzie będą zdobywały szlify i podnosiły swoje kwalifikacje na boiskach pierwszej czy ekstraklasy. To bardzo cieszy i mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej owocny, a odbywające się za dosłownie 2 tygodnie Mistrzostwa Europy sprawią, że nabór do Akademii Młodych Orłów będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem, choć nie możemy narzekać, jeżeli chodzi na te lata z ubiegłego lub poprzednie. Naprawdę wiele dzieci z ościennych gmin przyjeżdża, bierze udział w testach i uczestniczy też w Akademii Młodych Orłów, bo musimy pamiętać, że Akademia Młodych Orłów nosząca w swojej nazwie nazwę miejscowości nie oznacza, że jest przyporządkowana tylko i wyłącznie dla dzieci z danej miejscowości. Patrząc przez pryzmat Międzyrzecza, mamy tutaj dzieci z ościennych gmin, jak Słońsk, jak Skwierzyna, Pszczew i to właśnie cieszy, że jest to projekt otwarty, jest to projekt bezpłatny. I takie było założenie, żeby najlepsze te talenty, które gdzieś tutaj w obrębie Międzyrzecza, w obrębie Zielonej Góry są, zachęcać do udziału w uczestnictwie w AMO i dzięki temu te najlepsze talenty kierować dalej w rozwoju piłkarskim na wyższych szczeblach, czy też do kolejnego procesu szkoleniowego, jakim są gimnazjalne ośrodki, które również mamy 2 takie w województwie lubuskim, w Zielonej Górze i w Gorzowie.